Witam was serdecznie. Zaczynam dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ostatnio zakończyłem. Co? Idziemy go szukać, ta? Ty, ty kuźwa jesteś, panie. Gdzie ty jesteś, myszko? Gdzie ty, myszko, jesteś? Nie, tutaj zajumałem. Nie to, tylko... A, nie mogę cię. Weźmy to, to, to. Dobrze, szałów mam od cholery. Może do góry? Tam? Mamy go. Ilu ludzi zdradziłeś, Hakon? Kilian, Frank, Lawan? Dlaczego ją zdradziłeś? Frank powiedział ci o wieżowcu. Powiedział, że stchórzyłem, co? Myli się co do tego. To była samobójcza misja. A Lawan? Dlaczego ją zostawiłeś? Co? Skąd niby o tym wiesz? Odpowiedz na pytanie! Zawarłem pakt z diabłem. A ona miała własne piekiełko. O czym ty gadasz? Odszedłem, by ją chronić. Gdybym z nią został, Walt by ją zabił. Dlaczego z nim pracowałeś? Dlaczego zdradziłeś Franka? Ja wcale... Nie zdradziłem Franka. Ja... Próbowałem wszystko naprawić. Po akcji w wieżowcu chciałem szpiegować Waltza, ale nabrał podejrzeń. Groził zabiciem Lawan. A teraz jest za późno. O, tak myślałem, że mnie rzuci. Kurde no, nara. Nie no, kusza, przechuj. Przykro mi, Hakon. Nie chciałem tego. Frank? Tu Aiden. Hakon nie żyje. O kurwa, nie. Wiedziałem, że tak będzie. No cóż, wracaj do Rybiego Oka. Podsłuchałem coś na temat Waltza. Kieruję się do Old Villedore, Aiden. Osoba, którą namierzył, to doktorka z GRE. Ma to związek z bazą danych? Tak. I chyba wiem, kogo chcę dopaść. Spróbuję skontaktować się z nią drogą radiową. Okej, opuść kościół. Daj mi ten klucz, Aiden.
Przestań, Hakon. Nie jesteś w stanie walczyć. Wkrótce się przekonamy. Racja? Hakon, pogadajmy. To nie ma sensu. Nocni biegacze nic dla ciebie nie znaczą? Nie chcesz wszystkiego naprawić? Nie ma czego naprawiać. Nocni biegacze nie istnieją. Nieważne, co Frank gada, zmarłych nie wskrzesi. Choć to piękne marzenie. Co tu się tak naprawdę dzieje? Wiem, jak zostawiłeś nocnych biegaczy. Codziennie się zastanawiam. Czy gdybym tam był, coś by to zmieniło? Czy oni by przeżyli? Wiem, że nie zwrócę im życia, ale poprzysiągłem, że wykażę się przed Frankiem i Lawan. Zbliż się, a nie zostawisz mi wyboru, Hakon. Kurde. Walt albo ja. Kurde, no. Nara. Nara. Kurwa. Raz mu odpuściłem. Uratowałem go. Co? Zabiłeś go? I teraz przyszedł po mnie. Tego przecież chciałaś. Tak długo go ścigałam. I w końcu nie żyje. Myślałam, że spojrzę mu prosto w oczy, zanim rozwalę mu łeb. Ale teraz to tylko kolejny trup i kolejne imię wykreślone z listy. Wszystko gra, Lawan? Ja nawet nie mam pojęcia, jak się z tym czuć. Teraz wydaje się taki niegroźny. Mogę ci jakoś pomóc, czy... Nie, jest okej, po prostu... Tak długo czekałam, żeby to zakończyć, a teraz... Muszę chwilę pobyć sama. No, spoko. Spoczywaj w pokoju, Hakon. Ten zegarek sprzedam, nie bój się. Frank? Gdzieś ty był, młody. Czekam na ciebie w Remimoku. Wracaj tu. Co z Hakonem? Nie udało się go uratować. Rozumiem. Przyjdź do kantyny, Aiden. Pogadamy. Mam nowe wieści. Okej. To jest Lowdem area, czy może po prostu nie pójdę tutaj, żeby możesz powtórzyć. Grzymie. Uff. Mały kawałek tutaj nie ma, bo mi S się skisił. Ale szczerze mówiąc, ja się tylko przeteleportowałem do Rybiego Oka. Rozmawiałem z tym chłopem tutaj, to znaczy z Frankiem, i on mi powiedział, że jest doktorka, która chce się ze mną spotkać. Więc luzik. Ale zakończyliśmy tę misję, nie? 1,3 km. Aż tutaj. W Trinity. Nice.
Dobrze. Ja pieprzę te misje poboczne tak z bieganiem. I tam nie mogę. Dobrze. Tu szybko podłóż. A, jest. Okej. No proszę. Okej, wyjdźmy stąd. I my... No śmiekamy tam po prostu. O, to nie jest jeszcze odblokowane. Okej. Nie jest. Dobrze, a jak już tutaj jesteśmy, dawaj mi te pióra. Nie ma pióra. Pary! Mieliśmy same straty w tym roku. Nie masz czasem wrażenia, że macie, tak ludzie pracują? Nie. Na górze jest jakaś misja. Istotą przetrwania? O czym ty mówisz? Chcesz się dowiedzieć? Zamknij oczy. Co czujesz? Opróbuję mnie. Coś cuchnie. Właśnie. Zapach. Impulsy wędrują prosto do układu limbicznego. Uruchamiają emocjonalną odpowiedź. Wspomnienia. Dobrostan umysłu. Ale... To pachnie gównem. To jest gówno. Czego się spodziewałeś? Myślisz, że czym ludzie teraz nawożą? Za dużo szczegółów. Wybacz. Mam nadzieję, że taki smród nie jest dla ciebie istotą przetrwania. Jasne, że nie. Mam świetny pomysł na nowy zapach. Ludzie zapłacą fortunę, żeby go powąchać. Nazwałam go... Ostra jazda. Jest niemal gotowy. Potrzebuje złomu na nutę serca. Jak to złomu? Do zapachu? O tak. Właśnie złomu. A, ostra jazda będzie afrodyzjakiem dla robotów. Dobre. Dowiesz się w odpowiednim czasie. Przynieś mi złom i trochę lawendy. W zamian... Może poznasz mój sekret? Okej, mam to już. Majra potrzebuje też lawendy do perfum. To ma już więcej sensu. Złom. Majra go potrzebuje. Oby to nie była strata czasu. Perfumy ze złomu brzmi jak jakiś absurd. Masz twoje składniki. Dobrze. Tylko szkoda, że w złomie nie ma więcej smaru, ale... Ech, Nyra, nie możesz choć raz okazać wdzięczności. Codziennie taka jest, naprawdę. Już? Już? Voilà! Gotowe. No, powąchaj.
Wow, pachnie... To... Kurczę, cudne... Co to? Lawenda. Głuptasie. Jesteś za młody, prawda? Zapach nowego auta. Auta? Zawiedziony? Zapach luksusu stanowi nutę bazy. Pewność siebie to z kolei nuta serca, a na nutę głowy składa się aromat ryzyka i przygody. Pragniesz odpalić silnik i odjechać w kierunku horyzontu. Byłeś bardzo pomocny, nie jak niektórzy. Proszę, to dla ciebie. Natarłam to ostrą jazdą. Dzięki temu co jakiś czas pobudzisz u siebie zmysł węchu. Istota przetrwania. Dobrze. Ostatnio więcej ludzi popełnia samobójstwa niż ginie przez chwilę. Przestań lecieć na swój. Dobry panie, zabierz Erikę ze sobą. Erika. Cóż, ci, którzy ją znali, że wiedzą, że potrafią. O, mam odblokowane. Nie ma tutaj tej? Nie ma chyba. Inwigilatora. Jakoś pusto tutaj, nikogo nie ma. Co? Co tu się dzieje? Właśnie, czy to było otwarte, co oni wleźli? O kurde. Nic nie ma ciekawego. Już ich nie ma, matko. Sophie? Kto to zrobił? Stróżowie prawa. Twoi kumple zaatakowali bazar. Większość zginęła, próbując go bronić. Mówiłam ci, że to mordercy. Te ich puste słowa, że niby chcą pokoju. A teraz spójrz. Spójrz, co zrobili z bazarem. Z moim domem. Czy to ci wygląda na pokój, Aiden? Tyle lat ciężkiej pracy. Tyle lat walki. Po co tu w ogóle przylazłeś? Szukam doktor Weroniki Ryan.
No to masz zajebistego fuksa. Przeżyła. Gdzie teraz jest? Dlaczego mam ci powiedzieć? Sophie, nie ja rozpętałem tę wojnę. Dokładnie. Próbowałem was ostrzec. Wiesz co? Dobra. Ta suka Ryan pomagała kiedyś Espekom. Mówiła, że są tacy jak my. A to nieprawda. Cokolwiek od niej chcesz, pewnie i tak przez ciebie zginie, jak znam życie. No i dobrze. Tego jej życzę. A z tego, co wiem, to jeszcze renegaci próbują ją sprzątnąć. Ostatnio ukrywała się w budynku na północ od Quarry End. Courtesan Row Street. Dzięki. Zejdź mi z oczu. Żałosny gnoju. Wybacz mi, matko. Tyle pracy. O kurde. Tyle zmarnowanej pracy. Przyszli i zrobili porządek. To znaczy 500 metrów. Dobrze. Przebiegniemy szybko. Czy nie był ten? Nie. Teraz się udało w końcu. Kurde, dobrze. Jeszcze wyhamowałem. Proszę. Teraz musisz.
Bez sensu, bo ja się gadałem. Oni nic, mnie słyszeli, więc... Gdzież kara? Rozumiesz? Już ja cię zmuszę! To tylko kwestia czasu! Twardy jesteś, muszę to przyznać. Mam przynieść gorący pogrzebacz. To przyspieszy sprawy. Ja ulotnił. Wow! O kurde, panie. Ja się odsunęłem, ale niech będzie. A, jak nie guzik naciskam. No ja kółko naciskałem zamiast R1. Spoko, loko. Mam punkt umiejętności? Kurde, mam. Pozwa weszli do 3 pocisków naraz. Wy się tutaj chcieli się dostać, nie? Tu. Wytwarzanie. Proszę bardzo, za pierwszym razem. Ejden, najpierw renegaci, a teraz ty. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Nie bój się. Gdzie Weronika? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Musi mi pomóc, a jej chyba przyda się moja pomoc. Nic jej nie jest? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie, ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika? Cholera. Coś tu nie gra. Tak. Jestem bezpieczna, a ty? Och, teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Frank mówił, że pracowałaś dla GRE. Potrzebny mi dostęp do bazy danych GRE w obserwatorium. Mam klucz GRE. Klucz dostępu GRE? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium. Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. No, wygląda na to, że mimo wszystko... Ocaliłeś mi życie.
Bywaj, Aiden. Żegnaj. Dobrze. Wyjdźmy pierw stąd. Okej. Okay. To na tym zakończę teraz ten odcinek. Następnym śmigam dalej. I muszę broń sobie coś zmienić. I będzie. Już tak mi się wydaje, że zbliżamy się ku końcówki. Zobaczymy. Trzymajcie się.